Przed nami zagadnienie związane z szukaniem motywów, i temu zagadnieniu moglibyśmy spokojnie poświęcić osobne szkolenie. A ja w tym miejscu może powiem tyle, że motywów możemy szukać w oficjalnej dystrybucji na platformie WordPress.org, bądź też gdziekolwiek indziej. Jednakże osobom początkującym, tym, którzy dopiero rozpoczynają pracę z WordPressem, ja polecam tylko i wyłącznie platformę WordPress.org. Wynika to z tego, iż tam znajdziemy szablony skrojone na miary WordPressa, nie są one zbyt przeładowane. Są one bezpieczne i są one darmowe. W tym miejscu jednak pojawia się małe ale, i to ale jest powiązane z ową darmowością. Mianowicie na platformie wordpress.org możemy znaleźć kompletne darmowe szablony, jak i szablony, które są częściowo okrojone. Oznacza to, iż takie szablony oddają do naszej dyspozycji swoją podstawową funkcjonalność, która powoduje, iż oczywiście możemy spokojnie uruchomić naszą stronę internetową i wszystko bardzo dobrze działa. Ale jeżeli chcemy skorzystać z wodotrysków, z dodatkowej funkcjonalności czy też z zaawansowanych narzędzi, to musimy zdecydować się na płatną wersję takiego szablonu. Oczywiście różnie to wygląda w przypadku różnych szablonów. Ja widziałem takie darmowe szablony, które oferowały ogromny wachlarz funkcjonalności, który czasami mógł przekraczać to, co moglibyśmy znaleźć w komercyjnych szablonach. Z reguły dotyczy to szablonów, które są w jakiś sposób powiązane z działalnością komercyjną, czyli przykładowo szablonów związanych ze sklepami internetowymi. Jeżeli chodzi o szablony dla blogów czy też dla portfolio, to mam tutaj do czynienia w głównej mierze z kompletnymi produktami. A ja proponuję przejść już do szukania szablonów. Jeżeli chcemy robić to z pozycji panelu administratora, to wybieramy wygląd, motywy i korzystamy z przycisku Dodaj nowy bądź Dodaj nowy motyw. W ten sposób nasza instalacja WordPressa łączy się z biblioteką szablonów, która to biblioteka jest administrowana przez platformę wordpress.org. A to oznacza, iż uzyskujemy dostęp do tych samych zasobów, które możemy znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej wordpress.org, przechodząc do sekcji Teams, czyli motywy. W tym miejscu znajdziemy katalog motywów z wyszukiwarką oraz filtrami, które pozwalają zawężyć wybór. My oczywiście możemy ten katalog przeglądać. Jeżeli coś się nam spodoba, to możemy skorzystać z więcej informacji i wyświetlamy informacje o danym motywie. Na karcie motywu znajdziemy oczywiście jego nazwę, autorstwo oraz podgląd pod postacią zrzutu ekranowego. Warto skorzystać także z linku, który jest powiązany z autorem i tym samym uzyskujemy wgląd w pozostałe realizacje danego autora i ewentualnie opinię. Oprócz tego możemy także skorzystać z podglądu. Ja w tym przypadku wykorzystam środkowy przycisk myszy i kliknę na preview. Możemy oczywiście pobrać szablon na dysk twardy, sprawdzić kiedy był aktualizowany, jaka jest liczba aktywnych instalacji oraz odwiedzić stronę domową. Ja przejdę może do strony domowej i widzę tutaj już informacje o możliwości updateu szablonu do wersji Pro, czyli mam tutaj do czynienia z tą sytuacją, o której wcześniej wspomniałem. Dobrze, a tutaj mam podgląd. Samego szablonu. Inne informacje, które tutaj znajdziemy, to oceny, możliwość recenzowania, krótki opis, funkcjonalność w formie tagów, informacja o pobraniu, o tłumaczeniach, jak i wsparcie. Właściwie te same mechanizmy przeglądania i pozyskiwania informacji o motywach, mamy również udostępnione po stronie panelu admina. Ja po prostu powrócę do listy. I właściwie zamknę tą stronę i przejdę do panelu. W tym miejscu również możemy przeglądać katalog z szablonami, jaki możemy je instalować, ale tym będziemy zajmowali się w kolejnej lekcji. Jaki możemy wyświetlać więcej informacji o danym szablonie. Czyli klikamy na podejrzyj bądź na szczegóły i podgląd. Ja proponuję to zrobić. Automatycznie szablon jest tymczasowo uruchamiany na naszej stronie internetowej. Jest otwierany personalizator. My możemy sprawdzić co i jak. Sprawdzić podstawowe informacje po lewej stronie, jak i przemieszczać się w katalogu szablonów. Ewentualnie możemy z tego poziomu zainstalować szablon, bądź po prostu powracamy do motywów, klikając na ikonie z krzyżykiem. Jeżeli chcemy wyszukać jakiegoś szablonu, to możemy skorzystać z kilku narzędzi. Możemy przykładowo posortować szablony względem popularności, jak i wyświetlić te szablony, które były ostatnio modyfikowane. Możemy również skorzystać z pozycji ulubione. Ale w takiej sytuacji są tutaj wyświetlane te szablony, które my oznaczyliśmy na platformie wordpress.org jako szablony ulubione. I oczywiście w tej sytuacji musimy mieć zarejestrowane konto na platformie wordpress.org. A my przejdźmy do filtra właściwości. I wykorzystując te filtry oraz właściwości możemy precyzyjnie poszukiwać szablonu. Przykładowo ja chciałbym znaleźć szablon dla sklepu internetowego, także w przypadku tematu zaznaczę e-commerce. Chcę, aby układ tego szablonu był oparty na siatce, czyli przechodzę do sekcji Układ, zaznaczam Układ siatki, a w przypadku właściwości chcę mieć możliwość zmiany tła, czyli własne tło, i dokowania widżetów w stopce, czyli widżety stopki. A następnie korzystam z przycisku Zastosuj filtry. Widzę, że w tej sytuacji katalog zwraca mi wynik około 90 szablonów. Jeżeli coś nam spodoba, to możemy skorzystać z podglądu. Ewentualnie możemy edytować filtry, czyli przechodzimy do edytuj filtry. Możemy je wyczyścić i skorzystać z jakiegoś innego zestawu filtrów. Powiedzmy e-commerce, układ siatki z myślą o dostępności, elastyczny nagłówek, obrazki wyróżniające, własne menu własne kolory oraz tło. I zobaczmy, jak teraz będzie wyglądała sytuacja. W ten sposób możemy precyzować wyniki wyszukiwania lub też możemy skorzystać z samej wyszukiwarki, czyli z Szukaj Motywu. Przykładowo, jeżeli zdarzy się jakaś sytuacja, w której wy znajdziecie jakiś motyw na innej stronie internetowej i chcielibyście sprawdzić, czy przypadkowo nie występuje on w oficjalnym katalogu i tak jest przykładowo w odniesieniu do autora Andersa Norena, to ja mogę po prostu skopiować nazwę, powiedzmy Fukasała, i sprawdzić, czy znajdę ten motyw w oficjalnym katalogu. Jak najbardziej. No dobrze, tak mniej więcej prezentuje się wyszukiwanie motywów, a w kolejnej lekcji będziemy zajmowali się już instalacją.